Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Na Trzech Króli będę w Nowym Jorku. Dwa występy na Brooklynie dzień po dniu. Namiary na te występy są na cejrowski.com/występy. Ale na wiosnę będę też w Polsce, zaraz po Wielkanocy. To są komediowe występy w stylu stand-up, czyli samotny człowiek z mikrofonem, tylko że u mnie jest bez polityki, bez świntuszenia, bez bluzgów, można przyjść z całą rodziną, dzieci można zabrać i zakonnice. Nikt nie będzie poruszony negatywnie, wszyscy będą się śmiać 2 godziny. Bilety na cejrowski.com/występy. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. No i co tam, proszę pana, się dzieje z pana punktu widzenia? Bo jak ja tutaj obserwuję, no to już zaczynam tracić orientację, szczególnie w sprawie mediów, teraz mówimy w cudzysłowie publicznych, a bez cudzysłowów, proszę pana, rządowych, no, pisowskich, że tak to, no dobra, to nazwałbym. No. Panu się przekazywanie władzy nie podobało, że brzydko się w Polsce odbywa. I co? I to tylko rozmawialiśmy w innym kontekście, jak para proroków w odcinkach poprzednim, chyba w tym, co państwo oglądali przed tym, co teraz gadamy. No to Rudnik narzekał na styl przekazywania władzy, nie podobało mu się, a teraz się panu podoba styl przekazywania władzy w telewizji, jak się wszyscy żrą ze wszystkimi i nawet już nie wiadomo, o co chodzi. Panie Wojciechu, ale to pan zauważa chyba tutaj subtelną różnicę pomiędzy... Nie, bo to w subtelnej nie ma, to przekazywanie władzy w TVP, w PAP-ie i w Polskim Radiu nie odbywa się subtelnie, tylko po prostu siłowo. Minister Kultury, bo on się tym zajmuje, no, odwołał Radę Nadzorczą Telewizji Polskiej na przykład, powołał nową Radę Nadzorczą Telewizji, no, i proszę pana, ta rada odwołała prezesa zgodnie z obowiązującymi zasadami, a może no nawet tak, minister odwołał. Jest kłótnia, nie chodzi jest o kłótnia. Styl tylko, no. Jest kłótnia, bo tak. Jedni mówią, że prezesa powołuje jakaś rada, a ja no. Mówiłem w poprzednim odcinku, że to tłumaczyłem jak krowie na granicy, bo ludzie ze spółkami akcyjnymi mają mało do czynienia, więc trzeba to tłumaczyć jak krowie na granicy. Otóż, czy na miedzy. Otóż spółka akcyjna. No ktoś tam założył i sprzedaje akcje. I właściciel jest wtedy rozproszony, bo sprzedał 1000 akcji na giełdzie. Nie da się za pomocą wielu tysięcy głosów, każda akcja może mieć na przykład 1 głos, czasami są inne typy akcji, ale już nie komplikujmy, więc akcje są rozproszone, ci ludzie mieszkają w różnych miejscach, czasami w różnych krajach. Jest pan właścicielem pakietu akcji jakiejś korporacji. No, nie jeździ Rudnik na zebrania do Indii, żeby pilnować swojego interesu, i nie jeździ Rudnik wywalać bądź najmować prezesa. Tylko w tej spółce jest wpisane, że prezesa wybiera jakaś rada albo zarząd powoła. No w każdej spółce akcyjnej może być to trochę inaczej skonstruowane. No ale teoretycznie, gdyby się zjechali wszyscy właściciele tej spółki, to oni mają silniejszy głos niż ta rada, niż zarząd. Czy właściciele mogą wywalić cały zarząd, albo mogą powiedzieć, drogi zarządzie, wy prezesa tym razem nie wybieracie, wybieraliście prezesów ostatnich 25, ale teraz nas wszystkich wkurzyło, zjechaliśmy się tutaj, mamy pakiet kontrolny w ręku, ci wszyscy na zebraniu, właściciele. No i oni mogą zmienić prezesa. W sytuacji TVP SA jest tak, że właściciel wszystkich akcji jest jeden, państwo polskie. Nadal jest coś takiego jak zebranie akcjonariuszy. Wszystkie akcje są w jednym ręku, no ale w tej teorii spisanej, w teorii prawa, nadal akcjonariusze mogą się zebrać. W związku z tym państwo się zdecydowało, że wszystkie akcje w ręku trzyma i głosem tych właścicieli, akcjonariuszy jest aktualnie urzędujący minister X.
No i tenże minister mógł albo wymieniać prezesa Telewizji Polskiej na niższym szczeblu, czyli zbiera się zarząd telewizji, zarząd tej spółki i zmieniają sobie prezesa, organizując konkurs na przykład na prezesa Telewizji Polskiej. To jest długotrwały proces. Można zmienić prezesa też z innego poziomu. Jakaś rada, którą tam wpisano do papierów, no to ta rada się zbiera i wskazuje prezesa albo wybiera prezesa. No ale można też zastosować rozwiązanie siłowe i zupełnie zgodne z prawem, że ja mówię rada WON, zarząd też WON tej spółki, bo ja jako zgromadzenie właścicieli tej spółki mam wszystkie akcje w ręku, ja wymieniam prezesa. Właściciel ma do tego prawo. No i panie Wojciechu, rozwiązanie siłowe, najbardziej prymitywne, bo w tym przypadku łatwe do realizacji i prędkie. Skoro minister ma 100% akcji w ręku, mianowaliśmy swojego ministra i on nie z poziomu jakiejś rady, nie z poziomu zarządu spółki, nie za pomocą konkursu, tylko jako właściciel wszystkich akcji mówi prezes WON, sadzam swojego. Jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w spółkach, działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, minister odwołał rady nadzorcze, powołał nowe, odwołani zostali prezesi itd. itd. To, co zrobiono w Telewizji Polskiej, ja oceniam jako rozwiązanie wulgarne, ale skuteczne. Rozwiązaniem byłoby rozpisanie konkursu, pokojowe przejęcie władzy, wszyscy w konkursie mają prawo uczestniczyć, i pisiory, i PO-wcy, i startują, i któryś tam wygrywa, i wszystko w białych rękawiczkach, tylko to trwa miesiącami. A oni, aktualny rząd, potrzebował tego narzędzia, którym jest telewizja, potrzebował zatrzymać propagandę PiS-u i wprowadzić własną. No to zastosowali zgodne z prawem rozwiązanie wulgarne, siłowe, ale szybkie. Clue tej całej sprawy, istota polega na tym, że te media kiedyś zwane publicznymi były oskarżane o to, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości były tubą propagandową tejże partii, czy tam kilku partii wchodzących w skład tej Zjednoczonej Prawicy. I prowadziły kampanię paskudną, jeśli chodzi o różne sprawy. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. I tak jak pan powiedział, panie Wojciechu, właściciel ze swoją własnością ma prawo zrobić to, co chce i uczynił. To teraz, wie pan, jest pytanie takie. Co to się stało, że do siedziby Polskiej Agencji Prasowej i do siedziby Telewizji Polskiej wkroczyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Bronią swojego, panie Wojciechu, czyli prawdą jest, że bardzo zależało im na tym, żeby ta telewizja i to radio było ich i bardzo zależało im na tym, żeby mówiły radio, telewizja i Polska Agencja Prasowa to, co im kazano mówić, co im kazał PiS mówić. I teraz... jest oczywiste dla mnie, że im zależało, bo teraz tak, druga strona, czyli Tusek i jego drużyna, mają swoją telewizję w postaci TVN-u, telewizję, która prezentuje ten sam zestaw poglądów, czyli mają swoją tubę. Natomiast PiS nie miał u siebie prywaciarzy, tylko samych socjalistów całe życie, żadnego kapitalisty. SLD miało uwłaszczonych na majątku narodowym kapitalistów, miało przeróżnych tam kulczyków i tak dalej. Mieli różne narzędzia do sprawowania władzy, nawet kiedy nie sprawowali władzy, czyli do siania swojej propagandy. Natomiast po stronie PiS-u to są słabe usze, jeśli chodzi o biznesy. Tam jest bardzo niewielu przedsiębiorców, PiS-ie, i w związku z tym oni mogli się posługiwać tylko telewizją, narzędziami państwa, telewizją państwową. No to się posługiwali i oczywiście zależy im na tym, żeby tę tubę utrzymać. No i stosują znowu wszystkie zgodne z prawem sztuczki, żeby utrzymać TVP SA w ręku, jeszcze przez jakiś czas siać swoją propagandę. Macierewicz jako poseł reprezentuje władzę ustawodawczą, która jednocześnie nadzoruje prawidłowe wykonywanie ustaw przez władzę wykonawczą. W związku z tym, kiedy minister, władza wykonawcza, minister tam zrobi rozruby w papie, w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej, no to parlament w postaci pojedynczego posła bądź grupy posłów bądź całości, sprawując swoją władzę nadzorującą
nad władzą wykonawczą, może się pofatygować. No i poseł się pofatygował i robi interwencję poselską, że jego zdaniem prawo, władza wykonawcza realizuje prawo nie tak, jak myśmy to pomyśleli w parlamencie. Panie Wojciech, no, ale niech sobie realizuje... Interwencja poselska, no istnieje takie coś, no to poszedł i interweniował po swojemu. Nie, niech interweniuje u ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Ale nie. Dokonał tych zmian. Nie interweniuje u ministra, bo poseł nie podlega ministrowi. To minister podlega parlamentowi. No to, minister to właśnie... jest władzą wykonawczą i ma wykonywać kopniaki parlamentu. Ale to o tym kto mówię ma właśnie. W parlamencie, ten sprawuje władzę i wysyła kopniaki. W związku niech z tym Macierewicz... pan poseł nie idzie do ministra po żadnej prośbie. Tylko wydaje mu rozkazy. Tak, i albo to niech ma idzie... odpowiednią liczbę głosów, żeby te rozkazy były skuteczne, albo nie ma. Niech idzie do ministra i tam przeprowadza tę kontrolę poselską, czy interwencję poselską. Nie, on poselską. Może iść, poseł może iść gdzie chce. Wszędzie, tak, może iść wszędzie. Iść wszędzie, interwencja poselska może być w urzędzie gminy równie dobrze. To nie, on nie musi do ministra chodzić. Poszedł do papu, wolno mu. Jeżeli idzie z tą interwencją poselską, to nie może łamać prawa, albo sobie uzurpować praw, których nie posiada. Bałagan intelektualny polegający na tym, że jedni się trzymają kurczowo tego, że organ niższy w spółce, czyli zarząd spółki albo jakoś rada wpisana w dokumentach, powołuje prezesa, a drudzy się trzymają tego, że ale w razie czego właściciel może zrobić wszystko. Chodzi mi o coś innego. Macierewicz wpada do tej siedziby Polskiej Agencji Prasowej, no, mówi, że przeprowadza interwencję poselską i każe pracownikom, którzy tam pilnują tej Polskiej Agencji Prasowej, żeby się przed nim wylegitymowali. Co by pan zrobił, gdyby Macierewicz podszedł do pana i powiedział, proszę mi pokazać swój dowód osobisty, jestem no, poseł Macierewicz. No powiedziałby pan, że walczy. Nie wiem, czy bym powiedział to zgodnie z prawem, bo może już jesteśmy w takiej opresji w Unii Europejskiej, może już teraz zwykły poseł może pana legitymować, na przykład przekroczeniem prawa wszelkich norm, które ja uznaję za przyzwoite, jest to, że służba miejska może pana legitymować. Albo kanar, że może pana legitymować. No nie, no do legitymowania to tylko policja. I to też już jest trochę za dużo, moim zdaniem. W Ameryce nie może mnie zawsze i bez powodu legitymować, chociaż jakby pan jako turysta pojechał, to też nie może pana tak po prostu policja zatrzymać, jak pan sobie jedzie samochodem poprawnie i legitymować bez powodu, kontrola rutynowa. W Polsce jeszcze komunistyczne przyzwyczajenia, więc nie wiem, być może poseł ma uprawnienia, żeby pana legitymować, ale ja w moim odruchu obywatelskim powiedział, wal się dziadu do dowolnego posła. Uderz się w głowę, może ci się przywróci rozum. Nie pokażę ci moich dokumentów, weź mnie skuj, jak taki mądry jesteś. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. I dobrze by pan powiedział, bo Macierewicz, ani żaden inny poseł, parlamentarzysta w ogóle, czy poseł, senator, nie ma prawa do żądania od pana wylegitymowania się, czyli okazania dokumentów. Tak, to jest sprawdzone, panie Wojciechu, i niezbyt może uważnie pan przeczytał to, co panu przesłałem. Poseł nie ma prawa do legitymowania. OKO.press przepytało panią doktor nauk prawnych, adwokatkę Magdalenę Matusiak-Frączak, która powiedziała, że jest to przekroczenie uprawnień i daje to podstawie do wszczęcia wobec tych, którzy tak się zachowują, jak Macierewicz. No ale to jedna opinia jednej z artykułu 203. Nie tylko jednej. Jak pan wynajmie inną papugę i pan jej zapłaci za przeciwną opinię, to papuga znajdzie odwrotny przepis. Ciekawi mnie pańskie zdanie, bo oni tu piszą w tym artykule, co mnie pan przysłał, bo oni piszą doktorka nauk prawnych i adwokatka. I to jest dla mnie oczywiście koślawe, ja jestem purystą językowym, to jest koślawe. W rządzie Tuska ten sam problem się pojawił, problem, zjawisko, jak pan chce, że kobiety zatrudnione przez Tuska, wyznaczone przez Tuska na stanowisko ministrów i wiceministrów, one mogą sobie same wybrać, czy mamy my ich tytułować per minister czy ministra. Może my zatrzymaliśmy się, jeżeli chodzi o naszą znajomość języka polskiego, na tym, czego uczono kilkadziesiąt lat temu, bo wtedy, proszę pana, o czymś takim jak feminatywy prawie się w ogóle nie mówiło. Feminatywy? To... Tak, proszę pana, to się nazywa feminatywy. To mnie pan nowego słowa nauczył, feminatywy. No, widzi pan. I teraz, proszę pana, w dobie, że tak powiem, równości, niektóre
I uwaga, teraz powiem, niektóre z pań powiem, ale powiem, że to jest niepoprawne według niektórych kobiet, bo nie można mówić familiarnie. W naszym rządzie jest tam 10 pań. Powinno się mówić, w moim rządzie czy w tym rządzie jest 10 kobiet. To wtedy to nie będzie obraźliwe. Podobnie jest a właśnie dlaczego z tymi... 10 pań jest obraźliwe, a nie 10 kobiet bo, nie bo jest? Bo pań to jest tak, wie pan, familiarnie, a te panie nie chcą, żeby to było familiarne. Pani na włościach. No, to jest co innego. To tak jak pan pani, Bóg, panie, nie, a pani na włościach. No. No co pan opowiada, głupstwa, kolokwializmu. Wie pan, bo jest familiarne takie nasze panie, tam mówił Morawiecki często, tak samo jak mówił nasi kochani seniorzy, to jest takie, proszę pana... A to, proszę pana, deprecjonujące no... było słowo nasi, bo on zawłaszczał tę grupę, pod siebie ją zgarniał. Nie słowo pani, tylko nasze panie. Jakie wasze, jakie twoje, Morawiecki? No dobra, ale a wróćmy... Twoi seniorzy. Ty jesteś właścicielem tych seniorów? Znowu bym powiedział w walsie dziadu. Wróćmy, proszę pana. Pałą w głowę, pałą w głowę walsie. Wróćmy do tych feminatywów, które tutaj zresztą wyszły w tym artykule. Doktorka nauk prawnych. A co pan broni tej pani, żeby nie mówiono o niej? Nie, ja jej nie bronię. Uważam, doktor nauk prawnych, tylko doktorka nauk prawnych. Deprecjonujące jej funkcję, bo doktorka to jest tak trochę jak zdrobnienie. Doktor brzmi, doktor nauk prawnych brzmi poważnie, a doktorka według... to takie jak dyrektorka szkoły. Dyrektor fabryki. Według mnie, panie Wojciechu, pięknie jest, jak się mówi, doktor nauk prawnych, adwokat Magdalena Matusiak-Frontczak. A no. pani chce, żeby powiedziano doktorka nauk prawnych, no adwokatka sensu. Magdalena Matusiak-Frontczak. I tak sobie chce, co będziemy jej bronić, proszę pana. A tych feminatów... No ale niech se chce, ale ja nie muszę temu ulegać. Natomiast wróćmy do sprawy rządu Tuska, bo oni tam wewnętrzną jakąś swoją okulnikiem powiedzieli, żeby sobie wybrały te kobiety, czy chcą per minister, żeby do nich mówić, czy ministra. I oburzył się Urząd Prezydencki i Strażnik Konstytucji, że powinni używać terminologii z konstytucji na tym poziomie obcowania. Obcujemy z ministrem. I ja tutaj muszę panu powiedzieć, że się zgadzam. Nawet nie chodzi o to, czy powinniśmy się posługiwać terminologią wyjętą żywcem z konstytucji i nie odmieniać stanowiska. Tylko mnie chodzi o to, że droga pani minister, tu nie chodzi o panią, tylko o stanowisko, które pani piastuje. Pani jest na urzędzie ministra. Niezależnie od pani płci, to jest urząd, stanowisko ministra. Rodzaj męski stanowisko ma. I nieważne, czy kobieta, czy osioł sprawuje tę funkcję, to jest nadal funkcja ministra, tego ministra. A minister znaczy służący. No i w związku z tym one nie powinny mówić o sobie, proszę do mnie mówić per ministra. Bo to nie o panią chodzi. Może ja się do urzędu zwracam, a nie do ciebie, kobieto. Być może, że odkryto problem, bo rzeczywiście, jeżeli oficjalnie tak powinno być, a jest inaczej i nie zostało to zapisane gdzieś tam w prawie, to mogą się pojawić jakieś wątpliwości prawne. A zresztą problemów z tymi odmianami jest mnóstwo, bo na przykład, proszę pana, kobieta pełni funkcję wójta gminy. No to jak ona będzie feminatywem się określać? Wójta, no, no jak na siłę pan chce wymyśleć. Tak jest. Pan, mówcie do ona, mnie, że jestem wójta. Ona jest wójta, a wie pan, błędnie ludzie mówią, no tutaj wójcina, proszę pana, albo wojewodzina, albo wójtowa. Nie wiedzą, że to albo żona, proszę pana, albo córka. Tego wójta, albo córka. Więc problemów pojawia się mnóstwo, a zresztą może dojść do takich no, śmiesznych sytuacji, bo na przykład jak będziemy używać starego określenia szofer, no to pani co będzie? Szoferka, a szoferka to wszyscy wiemy, to jest ta część pojazdu, w którym siedzi ten szofer. No też a ja jest to problem, trzeba zmienić nie? też, że jeżeli tam szoferka siedzi, to już nie jest wtedy szoferka, no. Ta buda, w której ona się mieści. Musi być następne słowo podniesione do potęgi. A bzdury, proszę pana. Nie mówimy, że wójtowa podjęła decyzję, tylko decyzją wójta. Decyzją wójta chodzi o stanowisko, cały czas o stanowisko, a nie o osobę. O osobę nam chodzi tylko w chwili, kiedy wyborów dokonujemy. Idziemy do urny i wybieramy Jana Kowalskiego albo Janinę Kowalską. Panie na stanowisko wójta.
I potem już wójt podjął decyzję, a nie pani Janina. Wójt. Proszę pana, no, dla nas może to się wydawać takie, no, powiedzmy sobie, śmieszne, czasami banalne, nie najważniejsze, a może są takie kobiety, dla których jest to ważne i zostawmy im to prawo, tak sądzę, jeśli nie dochodzi do kolizji z obowiązującymi przepisami, bo też jest niedobrze, także to przepisy to jedna sprawa, że no na przykład bez żadnej złej woli rozmawia pan, proszę pana, z panią doktor nauk prawnych, tutaj panią Magdaleną Matusiak-Frączak i zwraca się pan do niej jako dziennikarz. Pani doktor, co pani sądzi o tym? A ona mówi, jaka doktor? Ja jestem doktorka i już się nastrój waży. Sami sobie stworzyliśmy sporo problemów. Rozgadaliśmy się, dzisiaj musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Bye! Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.